Jeśli po rejestracji nowej licencji lub przedłużenia otrzymałeś nowe dane aktualizacyjne, należy wprowadzić je do programu ESET. Aby wprowadzić nazwę użytkownika i hasło do programów ESET Smart Security i ESET NOT 32 Antivirus, należy w głównym oknie programu ESET nacisnąć kombinację klawiszy lewy Ctrl i literę U. Pojawi się okno Szczegóły licencji, w którym należy wprowadzić nową nazwę użytkownika i hasło. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem OK. Jeśli kombinacja klawiszy nie wywołuje pojawienia się okna Szczegóły licencji, należy przejść w ustawienia zaawansowane przy pomocy klawisza funkcyjnego F5 lub przejść do sekcji Ustawienia – Wprowadź ustawienia zaawansowane. W oknie Ustawienia zaawansowane należy przejść do sekcji Aktualizacja – Ustawienia. Po prawej stronie należy wprowadzić otrzymane mailem po rejestracji dane aktualizacyjne. Przy wprowadzaniu danych należy uwzględnić wielkość liter oraz znaki specjalne. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem OK.